Cześć wszystkim! Znowu Pon 7, a ściąg Pillars of Eternity. Okej, dobrze. Przeczytałem trochę jeszcze książki o Berefie i Heli. Hela jest również boginią ptaków i narodzin, więc coś, co pewnie by się spodobało rozpaczonej matce, ponieważ celem Heli jest tworzyć nowe życia. Więc może nawet byłaby z nią jakaś opcja pozwalająca zakończyć dziedzictwo, bądź może uratować tych, kto się mówi, poróżnorodzonych. No nie wiem, miałoby sens, skoro ona jest boginą narodzin. Natomiast Beret, tak jak już chyba wcześniej czytałem, to jest bóg śmierci i narodzin ponownych. Więc pewnie on pewnie by coś chciał, coś w związku, no nie wiem, przywrócić duszę do obiegu, nie wzmacniać jeleniobożą, tylko przywrócić do obiegu, żeby ponownie się nawróciły, czy coś takiego. Dobra, to są moje przypuszczenia. Zobaczymy, na ile będą miały rację. Dobra. Stawmy się w jakimś szyku, gdyby znowu coś nas chciało zaatakować i pomódlmy się do Heli. Okej, więc zawołania są wszędzie takie same. Wszystko może zostać przykute, w życiu jest śmierć, a w śmierci życie. Przeżyj każdą minutę pieśni życia. Przeżyj każdą nutę pieśni życia? Może to, skoro ona jest również boginią ptaków? Twoje słowa zdają się dźwięczyć powietrze, a twój głos za sprawą niewiadomej siły ma czystą, śpiewaną barwę. Zamykasz oczy, aby się pomodlić. Gdy tak czekasz w ciemności, świat wokół ciebie zmienia się. Czujesz na twarzy ciepło i jasność słonecznego światła. Lekki powiew wiatru niesie ze sobą dźwięki i muzyki, które trafiają wprost do twoich uszu. Doznania są bardzo wyraźne. Że w jakiś sposób wiesz, że nie są rzeczywiste. Rozglądasz się wokół. Znajdujesz się w świątyni zbudowanej na szczycie góry na otwartej przestrzeni. Pełno w niej elfów, orlan i przedstawicieli innych ras. Otacza was pierścień drzew. Na ich zazielonych gałęziach siedzą wielokolorowe ptaki różnych kształtów i rozmiarów. Niezłomny spulwa na ziemię. To raj dla tych, którzy marnują czas na zagłębienie bzdur bez znaczenia, zniekształcając przy tym istotę prawdziwego świata. Och, widzący, gdybym tak mógł podpalić te drzewa. Każda z osób jest całkowicie zaabsorbowana wykonywaną przez siebie czynnością. Orlanin siedzi przed płótnem. W ręku trzyma pędzel, a u jego stóp stoją słoiczki pełne zielonej, niebieskiej i żółtej farby. Elfi, a umanin stoją z boku, całkowicie pochłonięci rozmową. Ich twarze wyglądają, wyrażają uniesienie. Jeszcze inni spisują poetyckie strofy lub szkicują na zwojach pergaminu, zatracając całkowicie w delikatnych detalach linii i sylab. Znów czujesz powiew wiatru dwóch cieszących się promieniami słońca elfów, przeszywa dreszcz. Największa grupa osób zebrała się w pośrodku świątyni. Śpiewają pieśń pełną chaotycznej harmonii, złożoną z kilku uzupełniających się melodii. Inni podchodzą do śpiewających pojedynczo i parami, jakby kierowani pod muchem wiatru lub zwrotkami pieśni. Coś porusza drzewami. Sądzisz najpierw, że to wiatr, ale ćwierkanie zamienia się w skrzek. Setki ptaków fruną pod niebo, wszystkie w jednym kierunku, jak najdalej stąd. Wyznawcy zerkają przelotnie na drzewa, nie rozpraszając zbytnio swojej uwagi. Wiatr się jednak wzmaga, rozrzuca stronnice pełne wierszy i artystycznych szkiców, wyrywa pieśń z ust śpiewających. Spogląda w niebo, a ty podążasz za ich wzrokiem. Ciemny kształt zasłania słońce. Nie wiesz, co to takiego, ale rośnie i rośnie, aż wydaje się wypełniać całe niebo. Wiatr ryczy na szczycie góry. No to wiemy, co wystraszyło ptaki. Zanim zdążysz pomyśleć o ucieczce, na świątynię pada cień. Najpierw jest to tylko plama w rogu, ale coraz szybciej rozpościera się we wszystkich kierunkach, ogarniając kolejne płytki posadzki. W końcu dociera do najbliższej stojącej osoby. Jest to orlaninka o czarnej sierści. Ciemność połyka ją, a na jej miejscu powstaje jedynie obłok dymu. Dwoje elfów, których
Wcześniej zauważyłeś, mężczyzna i kobieta rzucają się do ucieczki. Przez chwilę widzisz, jak kulą się w cieniu góry. Oni chyba też cię widzą, wyciągają do ciebie ręce i bezgłośnie cię wzywają. Jednak wszyscy pozostali są całkowicie sparaliżowani. W miarę jak cień rośnie, każdy z nich znika jedno po drugim. Potężna wichur rozwiewa ich popioły, zwęglone resztki ich dzieł. Zaspaczona matka łapie się za głowę. Radosne pieśni przedzierzgają się w krzyk agonii. Jaki cel i jaką nutę niesie ze sobą takie ogromne zniszczenie? Znowu patrzysz w górę, w stronę źródła cienia, ale zaćmione nim słońce tworzy wokół niego oślepiającą koronę. Nie jesteś w stanie dostrzec żadnych szczegółów, czujesz jednak bijący od niego żar. Przywróć moją świątynię do pierwotnego stanu. Spoglądasz w dół, znajdujesz się przy kaplicy Hylei w Tyr Evrom. Po tym dziwnym spotkaniu twoje serce nadal bije okoszalałe, a skórę zrasza ci pot. Przewróć moją świątynię do pierwotnego stanu. Okej, okay, udaj się do świątyni Hylei. Coś zwłaszczego nawet w górach powyżej bliźniaczych wiązów. Okej. Okay. Fajnie. A tak, to jest na północ od tej północnej... Jak to szło? Zaktualizowany dziennik. A jednak okazuje się, że mogą... Aha. Okej, okay, chwila. Tak, na północ od... Tak, północnej głuszy jest świątynia Hylei. Najwidoczniej będziemy musieli tam pójść, żeby móc jej pomóc. Okej, okay, fajnie. Co oznacza, że teraz nie podejmiemy jeszcze decyzji, co zrobić z duszami. Ponieważ chcę wiedzieć, co Hylea by nam zrobiła. Co kazałaby nam zrobić z tymi duszami. A chyba najbardziej mnie interesuje ta jej opcja. Bo coś mi tak mówi, że właśnie coś już mogłaby mieć coś z zakończeniem dziedzictwa. Okej, okay, dobra. Jeszcze Berat. Okej, okay, pomódlmy się do Berata. Wszystko może... O, w życiu kryje się śmierć, a śmierć życie. Powiew wokół ciebie zdaje się falować, jakby poruszone pod mochami ciepłego niewyczerpalnego wiatru. Nagle ogarnia cię wrażenie czyjejś przytłaczającej obecności. Czujesz na sobie czyjś wzrok. Klęczysz i modlisz się do Berata. Nawet gdy masz zamknięte oczy, widzisz drogę, która zdaje się nie mieć końca. Gwiazdy wirują ci nad głową. Przemieszczający się całymi konstelacjami nikną za horyzontem po twojej lewej stronie po to, by pojawić się zaraz po prawej. Starasz się wyodrębnić jakieś szczegóły po obu stronach drogi, ale nie widzisz wyraźnie. W jednej chwili wydaje ci się, że widzisz łąkę z powitą mgłą, a za moment zstępują ją urwiste ściany kanionu. Przez chwilę widzisz nawet fale uderzające o brzeg drogi. Czujesz, że gdybyś miał wstąpić w te zmieniające się krajobrazy, znowu znalazłbyś się na tej samej drodze. Wiesz, że to wizja, ale ubita ziemia pod twoimi stopami jest twarda, a powietrze ma na policzkach zimne. Idziesz przed siebie, stopy zdają się nieść się same. Coś majaczy przed tobą. Gdy się zbliżasz, widzisz dwa kamienne posągi, które wydają ci się zimnie znajome. Bewen i Ankef oraz Ankef i Bewen. Dwie najstarsze manifestacje Berata. Przypominasz sobie wejście do Kaila Reilik i twoje postacie wyrzeźbione w i dwie postacie wyrzeźbione w skale góry tuż obok. Jedna z nich przypomina trochę kobietę, druga mężczyznę. Jedynie cienka powłoka ciała pokrywa ich kościste sylwetki zwrócone w stronę znajdującego się pomiędzy nimi wejścia. Wejście nie odpowiada jednak temu, co widziałeś w ruinach. To czaszka rozdziwiona i pozbawiona szczęki. A gdy na nią patrzysz, znajdujący się w jej miejscu otwór zdaje się powiększać. Ręce dwóch kamiennych rzeźb wskazują na otwór, zapraszając cię do środka. Wejdź dwusta z czaszki. Droga prowadzi przez paszczę pomiędzy kolejne zmieniające się otoczone gwieździstym niebem krajobrazy. Gdy je mijasz, na horyzoncie widzisz identyczne wejście. W ich pobliżu stoi nieruchomo krasnolud. Wracasz się i spoglądasz za siebie.
Gdy zauważasz, że brama czaszka, którą właśnie minąłeś, zwrócona jest w twoją stronę, na drodze czeka elfka. Tak jak krasnolud, stoi nieruchomo. Okej, podejdź do krasnoluda. Zmierzasz drogą w jego kierunku, nosi wzrok, gdy się zbliżasz, ale nie jesteś w stanie stwierdzić, czy patrzy na ciebie, czy przez ciebie. Jego twarz jest gładka, ale zwiotczała, jakby ciało oddzieliło się od znajdujących się pod spodem mięśni. Nie przestajesz patrzeć i widzisz, że jego twarz zaczyna się zmieniać. Zmarszczki rysują się w kącikach oczu. Wargi zatopiają się w głębokich bruzdach, biegnących od nosa do kącików ust. Policzki obwisują i luźne tkanki zwisają niczym wyrąbane ciasto. Wznosisz złączone dłonie, są pomazane krwią, nosi je do twarzy i rozprowadza krew od świeżo pomarszczonych czoła po szyję. Gdy wmasowuje ciemną, lepką substancję w skórę, powstaje niedawno zmarszczki znikają. Obwisła skóra wstępuje na swoje miejsce i nabiera jędrności, ponownie opinając czaszkę. Unosi głowę i tym razem wierzy, że patrzy na ciebie. Jego odnowiona twarz wygląda jak maska, sztucznie gładka i nieruchoma. Za nią czarne oczy, jak głodne dziury, zieją niczym puste usta czaszki. Chodź, złóż ofiarę dla Etik Nol. Ciałem blokuje przejście, wyciąga w twoim kierunku zakrwawioną dłoń. Przyjmij jego dłoń. Chwytasz jego dłoń, ale skóra zbyt łatwo podaje się pod twoim dotykiem. Gdy próbujesz cofnąć rękę, słyszysz dźwięk przypominający darcie płótna. Skóra krasnoluda pęka wzdłuż podłużnego szwu rozpoczynającego się na ramieniu i biegniącego wzdłuż ciała. Krew tryska w ilościach tak obfitych, jakby nie składał się z niczego innego. Gdy wszystko wypływa, krasnolud pada jak sucha łupina. Krew na ścieżce mieni się esencją tysiąca dusz. Esencja paruje, znacząc swoją drogę ku nocnemu niebu migoczącym śladem. Teraz, gdy jest już martwy, możesz kontynuować podróż. Krew zbiera się wokół twoich stóp. Podnosisz wzrok i widzisz oczekującą na ciebie na drodze elfkę. Podejdź do elfki. Ruszasz w kierunku, jest coś nienaturalnego w sposobie, w jaki stoi. Jest zbyt nieruchoma. Gdy się zbliżasz, widzisz, że jej nogi zwężają się w smukły pień, zamiast stóp ma sękate, splątane korzenie. Unosi twarz ku niewidzialnemu słońcu, jej długie, złote włosy mają kolor jesiennych liści. A gdy przyglądasz się uważniej, zdajesz sobie sprawę, że głowę jej pokrywają pnące się łodygi, wypuszczające jaskrożółtawe liście. Każdy z nich jaśnieje esencją pełnej duszy. Uśmiecha się błogo. Wciąż patrzysz, a liście z jej głowy powoli opadają, by ułożyć się wokół korzeni, wtapiając się biegnącą pod nią ścieżkę. Niemal natychmiast nowe liście kiełkują w miejsce starych. Postać wyciąga ku tobie ręce, nie przestając się uśmiechać, podczas gdy z jej palców wyrastają korzenie. Jej wyciągnięte ramiona zagradza drogę. Chodź, połącz swoją duszę ze złocistym gajem. Okej, przyjmij jej dłoń. Kiedy jej korzenie obwijają się wokół twoich palców, stają się sztywne i zimne. Wyciągnięte ramienie zamienia się w kamień, a gdy twarda, skamieniała kora obejmuje jej ciało, kobieta może tylko patrzeć przerażonym wzrokiem. Wyrywasz się z jej wątłego uścisku. Jej stopy wrosły w ziemię, ale kobieta obraca się i wierci, jakby próbowała uciec za pomocą swoich obumierających kończyn. Petryfikacja sięga ramion i obejmuje coraz większy obszar ciała, unieruchamiając jej i wyginając w bolesnym łuku. Proces postępuje, sięgając szyi, i kobieta wyrzuca twarz ku niebu, jak tonący człowiek. Jej twarz szarzeje, a oddech zamiera w kamieniu. Teraz, gdy już jest nieruchoma i bez życia, możesz przejść obok. Jedynie złote liście na jej głowie pozostały nietknięte. Widzisz, jak jeden po drugim opada na ścieżkę. Usychają, gdy umyka z nich płyskliwa esencja. Po drodze niesie się głos, niewiele głośniejszy od szumu bryzy. Przywróć je do cyklu. Unosi wzrok i widzisz przed sobą na ścieżce bramę czaszkę. Płomienie świec tej Evron migają w jej wnętrzu. Okej. Życie dwóch postaci z wizji Berata. Okej. Czyli również mam u niego zadanie. Berat, Bóg Śmierci i Odrodzenia, ukazał mi wizję elfki i krasnoluda, którzy przystanęli na drodze. Myślę, że w ten Bóg powiedzieć, żeby te dwie wymknę.
wymykał się śmierci przez długi czas. Zakończenie ich żywotów bez wątpienia zadowoliłoby Beata. Twarz krasnoluda z wizji była w jakiś niesamowity sposób ponadczasowy. Wydaje mi się, że krasnolud się odmładzał się, korzystając z krwi innych istot. Mówiłeś coś o Etin Nol? Kiedy dowiemy się, kto lub co jest, ten krasnolud będzie bez wątpienia gdzieś w pobliżu. Elfka z wizji w dziwny sposób przypomniała drzewo. Mówiła coś o miejscu zwanym Złocistym Gajem. Drudzi ze Złocistego Gaju powiedzieli mi, że najwyższa owadka Erona często udaje się na wybrzeże wiązu w poszukiwaniu środków, które przedłużają jej życie. Podejrzewam, że Erona jest elfką z mojej wizji. Okej? Okay? To jest jeden. Jeden z tych. Poszlak, jedna z poszlak, okej. Okej, więc dostaliśmy parę dodatkowych misji. Z tym krasnoludem może być. Nie mam pojęcia, o co z nim chodzi. Etik Nol. Może to... to miejsce tutaj. Chwila, zaraz wyjdę i zobaczę. To miejsce, w którym składają tutaj ofiary. Krwawe piaski. O, okej, coś się dzieje. Stop right there. Żołnierz Iovara. Chyba nie mówił do mnie, tylko do siebie nawzajem. Tak myślałem. Did you think you would be recognized here in your old home? I've seen your trials with my own eyes. Widziałem, jak podpalałeś stosy pod dobrymi ludźmi, których znałem od lat. Chwytać się za gardło, uścisk czy też strach powoduje, że z trudem łapiesz powietrze. Zasługują na twoje przyznanie się do winy. Nosi miecz tak, że jego czubek znajduje się obok włosu twojego oka. Suros, what are you doing? A, Iovara, to ta kobieta, na którą mieliśmy zapolować dla Taosa. Przynajmniej nasze dawniejsze ja. Przestraszony żołnierz natychmiast cię uwalnia i zwraca się w stronę mówiącej do niego kobiety odzianej w prostą wełnianą tunikę. Jest to głowę niższa od mężczyzny, ale z jakiegoś powodu zdaje się nad nim górować. Widziałeś już kiedyś jej twarz. Jednak tylko z daleka, gdy rozciągnięta na żelaznym kole leżała zakrwawiona i poparzona. W tej chwili dostrzegasz na niej jedynie oznaki zatroskania. An assassin sent by the Inquisition, my lady. Daring to approach our camp. Jeśli jest tak kiepskim skrytobójcą, że w biały dzień podchodzi pod nos uzbrojonego strażnika, to nie mam się czego obawiać. Wysłucham, co ma do powiedzenia. Wpatruję się w jego oczy, a ten w końcu nie wytrzymuje spojrzenia. Odwraca się z niezadowoloną miną, ale nie spuszcza z ciebie wzroku, rzucając ci ukradkowe spojrzenia. Zaciska dłonie na rękojeści miecza, aż do zbielenia kostek. Surely this is some trick of my mind. I did not expect to see you again. Nie miałam prawa się tego spodziewać, nie po tym, jak się rozstaliśmy. Okej, mamy 5 opcji skłamania i jedną prawdziwą. Tak. To chyba z tej opcji skłamania mają sens, jaki inkwizytor miałby coś zrobić. No w końcu chcę ją przekonać, żeby opuściła to miejsce. Ale co tam, powiedzmy prawdę. Wielki inkwizytor Taos X Arcanon przysłał mnie tutaj, bym cię szpiegował. Są tam aż tak zdesperowani? Nigdy bym nie przepuszczała. Mam nadzieję, że moje kolejne zadanie będzie bardziej stymulujące. Wysłuchiwanie moich kazań to nudna robota dla szpiega. Popełniałam wiele błędów w swoim nauczaniu. Mam nadzieję, że dasz mi szansę pokazać, że zmieniłam się od tamtej pory.
Niezależnie od tego, co tobą kieruje, brakowało mi cię przez te wszystkie lata. Mieć cię przy sobie teraz, gdy otaczają mnie obcy, to wspaniały dar. Okej, ciekawe, co pomiędzy nimi było kiedyś. My lady Yavara, I beg of you. This is an inquisitor. This is a desperate attempt on your life. The only way it can succeed is if you allow it to. Dokładnie. This is a missionary, same as I was. Taught the wrong things as I was. If I can't have faith in one man's ability to reason, once he knows the truth, what hope do we have? Ach, biedna, naiwna kobieta. My lady, he admits being a spy. I co mi zrobisz? That should make him less of a threat, wouldn't you agree? I have nothing to hide. All I see here is an opportunity to persuade someone who could help us. Oh. We have many former missionaries here. They are our most loyal, our most helpful. Many have died for us. These are not people we should be turning away. And if the Inquisition wants my life, they can have it. But they know as well as I do that my cause will not die with me. Ale ty umrzesz. Come. We have much to talk about. Okay. A właśnie, coś niezłomny chce z nami porozmawiać odnośnie wyodeki. Niepokoi cię to, czego dowiedzieliśmy się o Wojdece? Tak, to ma sens, co Amma teraz mówi. Niezłomny przechyla głową, by wsłuchiwać się w swój wewnętrzny głos, potem marszczy brwi i mówi dalej, pochmurniejąc. Wówczas twój boski młot nie ocalił tej krainy, tylko ją pogrążył. O, to nie byłoby miłe. Eotasa należało powstrzymać. Woedikę też. Wolałbyś o tym wszystkim nie wiedzieć? Okay. Perhaps it was what I was meant to see with a watcher's eyes. Może. Ogarnąłeś się już teraz, jak już to zobaczyłeś? All these dances of words and intrigues, machines of men, twisted, ripping the souls of children, and by the gods, the goddess of justice. If I could end her like Aethys, I... Margrin burned her once. One can do so again. Jednak się jeszcze nie ogarnął. Woedeka, she must answer to her own justice. Sprawiedliwości? Czy też zemsty? Anyone with a shred of spirit seeks both justice and punishment. It burns in the heart of anyone who lives. All seek it. If the world does not balance, we all drown in the ocean. And the gods would not care. Margaret, she must be redeemed. And punishing Woedeka, that will serve. Skąd wiemy, że Magrana nie pomogła, że Magrana nie pomagała jej z własnej woli? Is this some final joke at my expense? To test my faith further? And why would you think that, Watcher?
Pozostali twórcy Boskiego Młota, wszyscy zginęli, prawda? Dlatego widziałam ich, jak ich symbole znikają z twojego kostura. Of a goddess to be sure, but even a whore only goes so far in crossing those she serves. Mówisz, że opuściłeś popioł, nie spełniając nikomu o swoim wyjeździe. You answer a question with a question. Then why did I feel her disappointment at Halgott? Why were we shamed? Ponieważ, jak sądzę, próbowała cię tam zabić. Kill me. She is a goddess. I still drink from her burning breasts. If she wished me dead, she could trace me to my source and kill me. We śnie o boskim młocie twoja dusza wydawała się zamazana, niewyraźna w świetle, jakby ją z ciebie odarto. Niezłomny wypatruje się w ciebie zamarłym wyrazem twarzy, ale milczy i słucha. Wiesz przecież, że kiedy poprosiliśmy o wstawiennictwo, nie rozpoznała cię. Niezłomny na chwilę odwraca wzrok. Jego twarz jest zamyślona, pełna sprzecznych emocji. W końcu zwraca się w twoją stronę ze spokojnym obliczem. Nie ma prostu dalej, jesteś głupcem. Jeżeli mi nie wierzysz, uwierz swojemu kosturowi. Przyznaj, że pozostali budowniczowie Boskiego Młota zginęli. Niezłomny spogląda na kostur przez chwilę. Widzisz, jak jego oczy płoną, kiedy przygląda się krawędziom drewna wyrytym symbolom, 11 wyblakłym okręgom. That this was my trial, and if I could prove myself worthy, worthy of her, I should have known better. There is only one god of redemption, and I saw him ended. Kiedy przygląda się kosturowi, wyczuwasz falę gorąca, potworną energię emanującą falami z broni, tak potężna, iż wydaje się, iż niezłomny trzyma w rękach boski młot. Gdzieś za tą energię słyszysz krzyk. Jakby noworodka, przed oczami widzisz rozbłysk bieli, a potem setki wymaginowanych odcieni fioletu i bieli zataczających kręgi strumienie, tworzące potężny wir. A pod nim młot starożytnych machin zbudowanych z kamienia, skały i metalu. Obracają się i trą, aż wszystko dookoła wydaje się płonąć i tonąc w głębiach świata, pod ziemią. Bo tylko tam duchy mogą zaznać spokoju. Kiedy wizja przemija, widzisz, jak niezłomny ściska kostur i patrzy na niego jasny, płonący czerwonymi oczami. Na czubku kostura płonie jasny, czysty ogień, niezłomny, zalany, potem odwraca się od niego swoje rozpalone spojrzenie i wyje potwornym, potężnym, głośnym głosem, niczym ranne zwierzę. Tak. Po tym, co teraz ustaliliśmy, zdecydowanie nie chcemy Magrenie pomagać. Niezłomny, możemy to naprawić. Just as she intended for me. For I have learned one of the lessons of the faithful. The faithful may wound a goddess greater than any enemy. A purification is coming, and this fire shall consume them both. Okej, ruszajmy dalej. Misja ukończona, próby niezłomnego. Jej! O, nie wiedziałem, że tak łatwo pójdzie. No, powiedzmy łatwo. Ciekawe, czy on jakieś bonusy dostał teraz. Stanowczość 8, 18, inteligencja 17. W sumie nie wiem.
Trudno mi ocenić. Okej, dobra. Okej, w takim razie to, co usłyszeliśmy przed chwilą, tak, sprawia, że kompletnie nie chcę już teraz pomagać Magrenie i jej grupie. Albo pomożemy Bertowi, albo Hyeli. Chociaż bardziej mnie interesuje, co Hyela będzie miała do zrobienia. A Bert to Bert. Każe nam właśnie pozabijać ludzi, więc tak. Trochę słabo. Okej, dobra. Czy wszystko jest ogarnięte? Tak, to weź sobie. Dobra, w następnym odcinku. Tak, muszę ogarnąć ten Ethic Knoll. Nie wiem, czy to czasem nie są te krwawe piaski i tam nie znajdziemy jednego czy tam nie znajdziemy tego krasnoluda. No nie, zobaczymy. Domyślam się, że właśnie tak. Po drugie, musimy pójść jeszcze do... Gdzie ona była? Złocistym gajem. Nadaje się w Wybrzeże Wiązów. Okej, gdzie było Wybrzeże Wiązów? Okej, tutaj, po drodze. Więc pójdziemy tam, utniemy ją i chyba wrócimy z powrotem tutaj do świątyni i pogadać jeszcze raz z bogami. Albo nie, wiecie co? Zanim to zrobimy, pójdziemy jeszcze do świątyni Hayley, załatwimy wszystkie rzeczy i dopiero tutaj wrócimy i pogadamy z bogami jeszcze raz, więc fajnie, dostaliśmy znowu robotę do wykonania. Okej, ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!